z takiego oficjalnego szacowania tego czasu. Mimo zadziwienia protestujących o przepuszczeniu tylko jednej ciężarówki na 3 godziny, minionej doby z Polski wyjechało 149 pojazdów. Kolejka zmniejszyła się też dlatego, że część kierowców zawróciła lub pojechała na parking. Gorsza sytuacja jest na wjeździe z Ukrainy. Przez dobę przejście graniczne do Polski opuścił tylko jeden z